Jest piątek, 19 dzień czerwca. Anna Arciszewska, witam Państwa. Na całym świecie już drugi tydzień gigantyczna awaria systemu komputerowego wydawania wiz. Kiedy uda się ją naprawić? Między innymi o tym już za chwilę w wiadomościach Nowego Dziennika. Oprócz tego powiemy o zatrzymaniu kolejnego niedoszłego terrorysty w metropolii, oburzających słowach Donalda Trumpa walczącego o Biały Dom, a na koniec przedszkolaki z Greenpointu w roli głównej. Zapraszam. Nie tylko biznesmeni i muzycy, ale także dziesiątki tysięcy turystów, w tym także Polacy, mogą mieć gigantyczne problemy w związku z przeciągającą się już drugi tydzień awarią amerykańskiego systemu wizowego. Wiele osób straci bilety lotnicze, bo ambasady i konsulaty na całym świecie od 9 czerwca nie są w stanie wydawać dokumentów. Co więcej, odwołano wszystkie spotkania w sprawie przyznania wiz w przyszłym tygodniu. Usterki się zdarzały, ale ta jest zdecydowanie najpoważniejsza. Zwrot kosztów zakupu biletu jest możliwy, ale w pewnych warunkach. Jakich? O tym informujemy w weekendowym wydaniu Nowego Dziennika. A teraz dobra informacja. W amerykańskiej szkole po polsku. Już od września w szkole publicznej nr 71 na Ridgewood rozpoczyna się nauka języka polskiego. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 6 wieczorem. Lekcje na razie będą się odbywały w godzinach południowych w ramach programu pozalekcyjnego, ale za to 3 razy w tygodniu, w środy, czwartki i piątki po 2 godziny. Dodatkowo szkoła ta proponuje bezpłatne lekcje języka angielskiego dla dorosłych, które również będą się odbywały 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach popołudniowych. A więcej o tej sprawie przeczytacie Państwo w artykule Wojciecha Maślanki w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika. Z kolei osoby zainteresowane informacjami oraz spotkaniami dotyczącymi dwujęzyczności proszone są o kontakt z portalem Dobra Polska Szkoła pod adresem redakcja@dobrapolskaszkola.com. Zmieniamy temat. 21-letni Samuel Topaz Fort Lee w New Jersey został aresztowany w związku z podejrzeniem, że wspierał i konspirował z bojownikami z Państwa Islamskiego. Jest 4. obywatelem amerykańskim aresztowanym w ostatnim tygodniu z tego powodu w rejonie Nowego Jorku. Jeżeli zostanie uznany winnym, to grozi mu 15 lat więzienia. Dokumenty sądowe wskazują na to, że był on w kontakcie z 20-letnim studentem z Queensu, który wraz z jeszcze innym konspiratorem został aresztowany w ubiegłą sobotę i oskarżony o planowanie ataków terrorystycznych na terenie turystycznych miejsc w Nowym Jorku. Władze amerykańskie są pewne, że takich współpracowników Państwa Islamskiego w USA jest więcej. Jeszcze w lutym wywiad amerykański ostrzegał, że ponad 20 tysięcy ochotników z całego świata, w tym 150 Amerykanów, pojechało do Syrii, by nawiązać współpracę i kontakty z ekstremistami. Przenosimy się na Manhattan. Słowa kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa wywołały falę oburzenia w Meksyku. Multimilioner powiedział, że meksykańscy imigranci sprowadzają narkotyki i przestępczość do Stanów Zjednoczonych oraz są gwałcicielami. Meksykanie odpowiadają, że polityk stosujący tego typu retorykę nie odróżnia rzeczywistości od fikcji. Sekretarz meksykańskiego rządu skomentował te deklaracje jako absurdalne i pełne uprzedzeń. Donald Trump lubi jednak szokować, bo jak skomentował, Meksykanie nie wysyłają do USA swoich najlepszych ludzi, a tych z problemami, co doprowadza do wzrostu przestępczości. Edukacja w nowojorskich szkołach kończy się oficjalnie w piątek 26 czerwca, jednak w wielu placówkach oświatowych zakończenie roku szkolnego poszczególnych klas zaplanowane jest na różne dni przyszłego tygodnia. Przedszkolaki na Greenpointie mają już wakacje. W popularnej wśród Polaków szkole publicznej nr 34 uroczyste zakończenie roku szkolnego było dla dzieci, a także ich rodziców wielkim przeżyciem. W dodatku zostało bardzo starannie przygotowane przez nauczycielki. Nie zabrakło odpowiedniego wystroju. Dzieci na głowach miały czapeczki absolwentów, były przemowy, śpiewy i tańce, a przede wszystkim wręczenie świadectw ukończenia przedszkola. Po ponad rocznej pracy wolontariuszy z Nowodworskiej Foundation odbyło się uroczyste otwarcie Polonijnego Centrum Kultury imienia Jana Pawła II przy parafii św. Kazimierza w Yonkers. W wyremontowanym XIX-wiecznym budynku szkolnym otwarcie uświetnione zostało przybyciem polskich motocyklistów zrzeszonych w klubie Husaria i poświęceniem 2 śladów na dobry letni sezon przez ojca Tomasza, proboszcza parafii. Wystąpiły polskie zespoły muzyczne, zaprezentowane zostały prace polskiej malarki Miry Satyran. Przedstawiciele fundacji zapraszają Polonię do licznego odwiedzania centrum. O szczegółach można przeczytać na naszej stronie internetowej www.dziennik.com lub w papierowym wydaniu Nowego Dziennika. Przypominamy także o koncertach odbywających się w ramach Make Music New York. Tegoroczna 9. już edycja tej akcji odbędzie się w niedzielę 21 czerwca. W ramach festiwalu w wielu salach, na ulicach oraz placach Wielkiego Jabłka wystąpi ponad 1200 wykonawców i zespołów.
W ich gronie jest polonijny artysta Tomasz Hałat. Polskiego muzyka będzie można zobaczyć dwukrotnie, m.in. na East Village, a także na Upper West Side. Szczegóły w naszej gazecie. Do niedzieli także można zobaczyć występy Polskiego Baletu Narodowego w Nowym Jorku. Tancerze występują codziennie na scenie The Joyce Theater na Manhattanie, a we wtorek i środę w Waszyngtonie. A w weekend warto sięgnąć po naszą gazetę. Powodów jest wiele, ja wymienię tylko kilka. Na przykład artykuł o fajnych tatach. W najbliższą niedzielę w USA obchodzą swoje święto. W Polsce dwa dni później. My zapytaliśmy kilku panów, co dla nich znaczy być tatą. Odpowiedzi nie tylko wzruszają, ale są naprawdę bardzo ciekawe. Oprócz tego w gazecie piszemy o powrocie palanta. Nie chodzi o obraźliwe słowa, a o dyscyplinę sportu, która ma olbrzymie tradycje w Polsce. Niektórzy twierdzą nawet, że polscy emigranci grając w ten sport zapoczątkowali popularny dziś baseball, a z twórcą Polskiego Stowarzyszenia Palantowego Łukaszem Szymborskim w Polsce rozmawiał Przemysław Cebula. Oprócz tego w nowym dzienniku nasze stałe felietony i relacje z polonijnych wydarzeń, m.in. z Polskiego Dnia w Kopejk oraz 21. Festiwalu Kultury Polskiej na Maspet. W dziale znane postacie pisarka i poetka Lwica Salonowa, która o mało nie została polską królową, czyli księżna Izabela Czartoryska. Serdecznie zapraszam do lektury, a kolejne wydanie NDTV już w poniedziałek o godzinie 11 wieczorem. Przywita się z Państwem Aleksandra Sławisz. Ja życzę udanego wieczoru i weekendu mimo nieco deszczowej pogody, a już za chwilę informacje z Polski przygotowane przez dziennikarzy Telewizji Republika. Zapraszam.